To są Chiny. Znajdujemy się na Beijing Lu, czyli ulica Pekińska, Guangzhou, czyli w Kantonie. No i ta ulica Pekińska to jest taki odpowiednik naszej floriańskiej. Oczywiście tłumy, bo są święta. Dzisiaj jest bodajże 17, tak, jest chyba 17 lutego. I pokażę wam coś. Proszę, tutaj wejdziemy. A do fajnego miejsca. Zaraz się przekonacie, co to jest. A to jest taki, powiedzmy, odpowiednik kościoła mariackiego, który się znajduje no, na rynku w Krakowie, ale na Floriańska, Kościół Mariacki i tak dalej. Mamy obchody chińskiego Nowego Roku. My do pracy wracamy 20, czyli lutego, czyli we wtorek. Postaram się ten film opublikować dzisiaj. Mieliśmy wiele zapytań, ale przepraszam, nie odpowiadam na maile. Nie oddzwaniam, bo rodzina przyjechała, słuchajcie, i tak nic nie załatwimy dzisiaj. Więc tak, wchodzimy tutaj. Proszę, tutaj piękna chińska architektura na tle szkła i stali. No i dobrze. Wchodzimy i miejsce, w którym się znajdujemy, to jest świątynia Wielkiego Buddy. Oto i sam Budda. Proszę bardzo, tutaj ludzie przychodzą, składają ofiary. Ofiary można składać z pieniędzy. Oczywiście też kadzidełka, owoce, słodycze. Proszę, widzicie, tu się modlą. Elegancko. Oto i sam Wielki Budda. Tu są okoliczni bożkowie. Nie wiem, co ja gadam. Słuchajcie, nie będę się wypowiadał, bo jestem kiepski z buddyzmu, ale na pewno ktoś spośród widzów rozpoznaje te oto bóstwa i powie nam, kogo one reprezentują. Dobrze, proszę, tutaj też składa się kwiaty. To jest też taka tradycja noworoczna, kantońska. No i tutaj ludzie się modlą. Zaraz. Proszę, tam inne bóstwa. Ten taki wojowniczy, jeden i muzykalny. Okej. Okay. Aha, i to będzie następny z filmów takich bez cięć. No naprawdę, teraz nie mam czasu, świętujemy, więc nagram wam tu tą świątynię Wielkiego Buddy. Proszę, to jest potężne. Tam w tle wieżowce. Tu jest dziedziniec, gdzie też można palić te kadzidełka, bo też tak się składa tutaj ofiary. O, tu jest piękne. Patrzcie, fajna architektura chińska. No i widać, jak tu jest wejście. Postaram się to jakoś tam, może nie będę wchodził, albo wejdziemy. O, proszę, to jest piękne, z drewna. To jest Bhagavad Gita, tak się nazywa ta bogini? Proszę mnie. Tutaj proszę, mamy mnicha, który, co on tutaj? Ręcznie maluje. Proszę. Tutaj się wszyscy modlą. Piękne to jest. Tutaj następny mnich. To dopiero jakby przedsionek tej świątyni. Wszystko tutaj pięknie wygląda. No i to jest właśnie, słuchajcie, dowód, jak w Chinach, bo ja słyszę takie opinie, komentarze, że w Chinach religia jest zakazana, że źli komuniści tępią to i tak dalej. No, nie? No słuchajcie, tutaj religia nie jest zakazana. Czy Chińczycy są religijni? Od święta, od tak zwanego Wielkiego Dzwona. Na pewno chiński Nowy Rok celebrują, chińskie Święto Zmarłych też jest dość popularne. Jakie jeszcze są jeszcze święta? No, są tam jakieś już, dobra, nie będę się wypowiadał, ale sezonowe, rozumiecie, jak w każdej religii. To wtedy celebrują, tak. Głównie czci się tu przodków, znaczy to jest świątynia buddyjska. No dość popularna religia w Chinach, nawet rodzice znajomych też są buddystami. Tak się to mówi. A tak poza tym to tutaj jest, może nie to, co teraz wam pokazuję, dobrze tutaj następny.
proszę o komentarze z sygnaturą czasową. Jeśli tam, no, na przykład teraz jest 5:04, więc jeśli napiszecie 5:05:04, no to w komentarzu, jak ktoś kliknie w to, no to się odniesie do danego fragmentu filmu. Więc proszę o kogoś, kto się zna na tym, aby tutaj w komentarzach pomógł mi i napisał coś o tych bóstwach i o tym wszystkim, co widzimy. A dobra, wracając do Chińczyków i do religii. Tak, od wielkiego dzwona. Większość tutaj, na wsiach zauważyłem, mają, każda rodzina ma swoją świątynię, gdzie czci się przodków. Ja chyba pokazywałem te świątynie, gdzie czczą przodków i to jest taka rodzinna świątynia do modlitw. Jednocześnie tam się urządza pogrzeby i tak dalej. Oni zazwyczaj mają swoją kuchnię, mają tam stoły i tak dalej. Tam mogą celebrować swoje... Oho, o, to jest kantoński, to jest Bóg Pieniędzy. Bóg Pieniędzy, zapomniałem, jak się on nazywa. Bóg Pieniędzy jest najważniejszy. Ale tu pokazywałem Boga Pieniędzy też w shortach. Także jeśli... ktoś chce zobaczyć jeszcze więcej Boga Pieniędzy, zapraszam na nasze krótkie filmy, shorty. O, proszę, tu mamy. O, to już widzicie, na bogatości. Tutaj ten. Swastyka. No oni tutaj mają te swastyki, no ale swastyka tutaj w Azji to jest symbol słońca, tak? Także tutaj się jakby swastyka nie kojarzy z faszyzmem, tam z nazizmem, z Niemcami hitlerowskimi, nazwijmy to po imieniu. Tutaj swastyka to jest bardziej symbol religijny, symbol szczęścia. Ja byłem w jakimś takim mieście, gdzie oni mieli z tych swastyk po prostu fasady domów i tak większość miasta była upstrzona w te swastyki. No wiecie, tutaj na przykład podejście do Hitlera jest takie jak, no nie wiem, jak do Napoleona, tak? Tutaj jest II wojna światowa, to z kolei na przykład takim symbolem jest na przykład ta flaga imperialna Japonii, ta z tym takim słońcem, wiecie, która, no nie? No to jest tutaj, bardzo się źle kojarzy, to jest jakby jakieś tam nazistowskie symbole prezentowali w tym, w Polsce. No, tutaj mamy też całą ścianę. Jakieś hagiografie buddyjskie. To jest zrobione z... wiesz, tutaj jest alabaster, masa perłowa. Proszę. Okej. Okay. Idziemy dalej. Patrzcie, jak się modlą. Widzicie. To jest właśnie ta zakazana religia i prześladowania w Chinach. Czy są tutaj, jeszcze ktoś mówi, ale katolików prześladują? Nie, jest tutaj, jest taka, w kantonie jest katedra i słuchajcie, i ta katedra, ona jest bodajże jedyna na świecie, która jest cała zrobiona z granitu. Może nagram shorta z tej katedry. Okej, okay. Idziemy dalej. Widzicie, co się tu dzieje. Ofiary. Już mamy 8 minut filmu, tak. Pociągniemy do 10. Znaczy, no, nagram, co trzeba będzie i zakończę. Bo chcę, żebyście się przeszli ze mną po tej świątyni, jest naprawdę bardzo fajna. Aha, zapomniałem powiedzieć, ona została wybudowana w X wieku. W pierwszej połowie X wieku, czyli jest starsza niż państwo polskie. Znaczy oczywiście to, co widzimy, to tutaj jest pięknie wyremontowane, bo potem jeszcze w XVII wieku ona przechodziła jakieś tam przebudowy, remonty. Fajny jest ten dziedziniec z tymi drzewami. Zaraz wyjdziemy, pokażę wam, jak ta świątynia wygląda, i fasada jest naprawdę piękna. Tutaj tych cieniu drzew, bajam. Fajnie. Dobrze, gdzie jest wyjście, żebym się... O, tam jest wyjście. Wyjście przez step z padutkami, oczywiście. Sakroturystyka w Chinach to jest naprawdę duży biznes. My tutaj w Guangzhou mamy wzgórze lotusowe. Też jedno z kilku najważniejszych
A tutaj jest, o Boże, tu jest kilka pięter, ale już dobra, nie będę przymulał. Jedno z kilku najważniejszych miejsc kultu buddyjskiego. Tu się pani skupiona na modlitwie. Proszę, o, tutaj. Wyjście przez sklep z pamiątkami. Oczywiście zakaz filmowania i fotografowania. Proszę, tutaj takie można nabyć pamiątki. Ale dobra, pamiątki pamiątkami, może wyjdźmy. Zanim ktoś się do mnie przyczepi, będą fotos. O, jaka piękna pani po operacjach plastycznych. To jest właśnie taki standard piękności chiński. Ktoś się zburzyła chyba, że ją filmuje. Co sobie te operacje plastyczne robi? Okej, okay. I tu jest wyjście na ulicę. Fajnie. I zaraz wam pokażę, jak się to prezentuje z zewnątrz. To prezentuje się naprawdę pięknie. Dzisiaj jest piątek. Są święta, jest dużo ludzi. Chińczycy nie pracują, tak jak wspominałem wcześniej. Także słuchajcie, no my też nie pracujemy, bo nawet gdybyśmy chcieli, no to te fabryki nam nie odpisują, nie odpowiadają na telefony, ale 20 wracamy pełną parą do pracy i będziemy kontynuować zamówienia, przyjmować nowe. Jak ktoś nie wie, to są Chiny, import z Chin. Ale dzisiaj nie będę rozmawiał o pracy. Młody, okay. Dzisiaj nie będę rozmawiał o pracy. Dzisiaj nie ma fabryk, dzisiaj jest tak bardziej turystycznie. Chińsko, proszę dziewczęta w takich strojach tradycyjnych. Tutaj, dobrze. A jakby ktoś nie wiedział, no to w tym roku obchodzimy rok smoka. Tam widzicie w tle, wszędzie smoki. Okej, okay, ale przejdźmy do finału. Spójrzcie, tak to wygląda z zewnątrz. Tutaj to drzewo trochę zasłania, ale naprawdę fajna taka chińska tradycyjna architektura. To może przybliżę. Okej, okay, słuchajcie, to chyba wszystko w tym odcinku. Życzę wam szczęśliwego chińskiego nowego roku, a życzenia po chińsku to jest gąsi facaj, czyli bogaćcie się, zarabiajcie pieniądze i bądźcie zdrowi i szczęśliwi. To tyle z mojej strony, dzięki, cześć.